To hit parada lat 80., czyli wielkie przeboje lat 80., które rozbrzmiewają tutaj w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. Występują gwiazdy znane z wielkich przebojów muzyki tanecznej, muzyki italo disco z lat 80. i 90. Used to say, love me now and again. Koncert otworzył Gazebo, znakomity włoski artysta, który oczywiście między innymi w swoim repertuarze ma takie kompozycje jak Dolce Vita, no i I Like Chopin. Big hug to all the friends in Poland. I really have a special place in my heart because I like of course Chopin. I studied Chopin when I was small and the fact that he, you know, basically this is where he comes from, it's always very moving for me, really. Thank you for being there. It's an incredible venue, it's fantastic, it's modern and even the acoustic is quite good. I mean, if you have a good technical system, it's amazing, it's a great, it's fantastic, it's great for music as well. Definitely. Pojawili się artyści znani z zespołu Modern Talking i Blue System. Teraz od momentu, kiedy występują na scenie już bez Dietera Bolena, tworzą Systems in Blue, ale oczywiście brzmieniem nawiązują do tego, co kiedyś robili wspólnie z Thomasem Andersem i Dieterem Bolenem. Na scenie wielka gwiazda tego koncertu, czyli Fancy, artysta, który rozpoczynał swoją karierę na początku lat 70. i 80., ale tak naprawdę jego wielki przebój to rok 1988 i Flames of Love, i od wtedy po prostu Fancy znany na całym świecie i cały świat nucący właśnie płomienie miłości. I'm really satisfied because in Poland always the people are good. Okay, they have a big soul, heart and soul. Okay, it's important. So, and I tell you, I'm happy about this gig tonight. Hi, it's me, Sissy Catch. I want to send you lots of love from my heart and let's have a party, let's have a good time and enjoy the music. That's the most important thing. Lots of love. Nice venue, I really like it. It's a nice feeling there. And yeah, wow, you know, it's really nice. Organizacja niesamowita. Ludzie świetni, koncert jest naprawdę super. Fantastyczna dyskoteka. Najbardziej mi się podobała Sissy Catch. Była naturalna, super laska. Nawet ja się ruszałem. 125 kg wagi. Kocham cię, mamo! Wyjątek.